wcześniejszej działalności jako inicjator przygotowania i współautor projektu Karty Praw i Wolności przedstawionej przez Komitet Helsiński w Polsce na początku lat 90., który to dokument stanowił wyjątkowo ważny element ówczesnych prac nad zmianami ustawy konstytucyjnej. W latach 92-93 na prośbę prezydenta RP przygotowywał wraz z innymi autorami projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W okresie PRL-u pan profesor był zaangażowany w ruch obrony praw człowieka i obywatela, współpracował z Komitetem Helsińskim, z Komitetem Wykonawczym Międzynarodowej Helsińskiej Federacji Praw Człowieka w Wiedniu. Ja miałem możliwość także zapoznawać się z dokumentami, materiałami, które pan profesor przygotowywał w zakresie jeszcze zmian prawa penitencjarnego. To także początek lat 90. Pan profesor był ekspertem Departamentu Monitoringu Praw Człowieka przy sekretarzu generalnym Rady Europy, ekspertem ONZ-u do spraw zapobiegania przestępczości czy ekspertem Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE w Warszawie. To tylko krótkie wyjątki z bardzo bogatego życiorysu pana profesora. Bardzo się cieszę, że pan profesor jest z nami. Za chwilę w drugim punkcie będę prosił o zabranie głosu. W stosownym momencie mają do nas dołączyć i wtedy przedstawię także były prezes Trybunału Konstytucyjnego pan profesor Bogdan Zdziennicki i były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj będzie to uczestnictwo w formule online pan prezes Jerzy Stępień. Ale teraz zgodnie z procedurą pozwólcie państwo, czy do tak zaproponowanego porządku posiedzenia są jakieś uwagi? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek został przyjęty. Zapytuję, czy na sali są osoby prowadzące zawodową działalność lobbingową. Także nie widzę. Wszyscy wiedzą, w jakiej formule korzystamy online z uczestnictwa w posiedzeniu komisji i przechodzimy do formalnej realizacji naszego obowiązku. Zgodnie z regulaminem Senatu przypominam, że regulamin Senatu stanowi, iż przedmiotem obrad Senatu są w szczególności sprawozdania oraz informacje przedstawiane Senatowi przez Trybunał Konstytucyjny, także takie organy jak Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Rzecznik Interesu Publicznego oraz Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Ponadto artykuł 33 ustęp 1 regulaminu Senatu przewiduje o prawie oczywiście uczestnictwa tych osób w posiedzeniach Senatu, prezentacji tych dokumentów, ale także o obowiązku współdziałania organów publicznych w wykonywaniu obowiązków przez poszczególne te organy, czyli w praktyce, w tym przypadku, w momencie, kiedy przyjmujemy informacje o problemach wynikających z działalności orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim poprzednim prezesom, którzy zawsze, podkreślam zawsze, prezentowali osobiście czy przez upoważnionego na przykład wiceprezesa takie sprawozdanie z prac, z działalności Trybunału Konstytucyjnego. Tak robił pan prezes Rzepliński, tak robili poprzedni prezesi. Muszę ze smutkiem stwierdzić, że poza przekazaniem dokumentu w formie pisemnej nie ma dzisiaj na sali, pomimo stosownego zaproszenia, ani pani prezes Julii Przyłębskiej, ani żadnej osoby, którą by ona upoważniła. Nie przekazano nam także żadnej stosownej informacji o reprezentacji, która by reprezentowała Trybunał, albo okolicznościach, które by uniemożliwiały uczestnictwo w posiedzeniu, komisji. Szanowni państwo, dokument macie państwo do wglądu. Pozwolicie, że oczywiście ja zapytam, czy ktoś w tym punkcie pierwszym, zanim przejdziemy oczywiście do punktu drugiego, chce zabrać głos. Jest to oczywiście możliwe. Pan marszałek Bogdan Borusewicz, bardzo proszę. Ja chcę powiedzieć, że ta nieobecność pani sędzi Przyłębskiej to jest kolejna nieobecność. Chcę wskazać też na to, że pani sędzia była raz na komisji i przedstawiała informację.
i twierdzenie potem, że nie musi przedstawiać informacji albo że przedstawienie informacji obejmuje tylko przesłanie informacji do Senatu, no wskazuje na dużą niekonsekwencję. Nie mówię o tym, że poprzedni prezesi Trybunału przedstawiali tę informację tutaj, a także wielokrotnie na komisji, a także wielokrotnie występowali w Senacie, przedstawiając tą informację. Więc to jest naruszenie ustawy i to po raz kolejny, a także naruszenie konstytucji, bo w konstytucji jest zasada współdziałania władz, a to jest po prostu zerwanie tego przepisu. Ja kompletnie nie rozumiem takiej sytuacji, w której przedstawiciel ważnej jednak instytucji, która funkcjonuje niezależnie od naszej opinii dotyczącej praworządności powołania tej instytucji i funkcjonowania, obraża się na inny organ, bo takie było, jak pamiętam, uzasadnienie kilka lat temu i nie przedstawia sprawozdania. Ja uważam, że brak tutaj przedstawienia sprawozdania nie wypełnia ustawy, przepisu ustawy, który mówi, że prezes przedstawia sprawozdanie, przesłanie tego sprawozdania na piśmie nie wypełnia przepisu ustawowego. I uważam, że powinniśmy także dopilnować, aby to znalazło się także, przynajmniej w informacji marszałka Senatu, który powinien powiedzieć, że po raz kolejny następuje taka sytuacja i to jest złamanie ustawy przez organ, który jest jednak takim, jednak quasi organem sądownictwa, który ma nadzorować realizację przepisów konstytucji. To organ ten łamie nie tylko ustawę, ale także przepisy konstytucji. Dziękuję. Dziękuję panu marszałkowi. Ja już zapisałem obie pani senator. Wcześniej jeszcze siebie zapisałem, troszkę uzupełniając głos pana marszałka. Szanowni państwo, bez wątpliwości prezes Trybunału Konstytucyjnego ma obowiązek przedstawić Senatowi informacje w oparciu o artykuł 13 ustęp 1 ustawy z 2016 roku o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Senatorowie, informacja, która jest przedmiotem obrad Senatu czy komisji senackich, do tych informacji senatorowie mogą zadawać na posiedzeniach pytania do obecnych osób wymienionych w artykule 33. Wśród osób, które wymienia ten artykuł, jest między innymi prezes Trybunału Konstytucyjnego w sprawach kierowanych przez nich urzędów lub instytucji. To już odwołanie nie do ustawy, a do artykułu 44 ustęp 6 regulaminu Senatu. Jednocześnie zwracam uwagę, że Komisja Ustawodawcza jest tą komisją senacką, która zajmuje się ogólną problematyką legislacyjną, spójności prawa, rozpatrywania zmian w Konstytucji, ale także analiz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i podejmowania działań ustawodawczych mających na celu wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Realizujemy te obowiązki niezwykle sumiennie. Od momentu, kiedy w sposób szczególny przypisano to zadanie Komisji Ustawodawczej, to była kadencja Senatu z lat 2007-2011. Moim zdaniem łącznie rozpatrzyła Komisja Ustawodawcza kilkaset wyroków Trybunału Konstytucyjnego, wychodząc z dziesiątkami inicjatyw ustawodawczych w tym zakresie. Ta kadencja nie różni się w tym zakresie od poprzednich. Komisja Ustawodawcza, Senat in plenum, okazuje tutaj, bym powiedział,
to, co wynika z pewnych ustawowych obowiązków. My realizujemy po prostu swoje zobowiązania w zakresie współpracy pomiędzy organami publicznymi i prac legislacyjnych związanych z realizacją orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Przypominam także, że w samym wstępie do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mamy zapis, w myśl którego mamy potrzebę i perspektywę współdziałania władz i w komentarzach do wspomnianego przepisu ustawy Konstytucji z 1997 roku wręcz jest wskazana granica, wskazany obowiązek informacyjny Trybunału Konstytucyjnego, oczywiście z uwzględnieniem niezawisłości sędziowskiej i odrębności ustrojowej. Oznacza to w szczególności, że wypowiedzi i dyskusje parlamentarne nie mogą oczywiście dotyczyć spraw zawisłych w Trybunale i takich dyskusji nigdy tutaj nie było, ale jeżeli chodzi o sprawy już rozstrzygnięte, to wszelkie oceny muszą być dokonywane, oczywiście w sposób nie naruszający niezawisłości sędziowskiej, ale jednocześnie ta dyskusja nie jest wyłączona z możliwości prowadzenia, wręcz obowiązku wynikającego z tego, że informacja o problemach wynikających z działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego formalnie trafia na posiedzenie Senackiej Komisji Ustawodawczej. Tym bardziej chciałbym w tym miejscu podziękować, że poważnie podchodząc do naszego zaproszenia, uczestniczą czy osobiście, czy zdalnie w tej dyskusji z nami byli prezesi. Za chwilę oczywiście przejdziemy do drugiego punktu, bo jeżeli intencją nie przyjścia na posiedzenie była chęć uniemożliwienia odbycia takiej debaty, to mam nadzieję, że za chwilę udowodnimy, że w ten sposób nie uda się deprecjonować, sabotować, uniemożliwiać pracę organów senackich, jakim jest jedna z komisji senackich, w tym konkretnym przypadku komisja ustawodawcza. Oddaję głos pani senator, później pani senator. Dziękuję. Panie przewodniczący, myślę, że to jest wyraz stosunku pani sędzi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. I ja rozumiem, że nie zawsze, bo znajomość poglądów politycznych pani sędzi nie jest niczym nadzwyczaj trudnym, poznanie tych poglądów. One są demonstracyjnie właściwie pokazywane, przekazywane. Nie trudno się domyślić, jakie poglądy polityczne ma pani prezes. Natomiast my zależało nam na tym, żeby porozmawiać o sprawach związanych z konstytucyjnym, o działaniu konstytucyjnego organu, jakim jest Trybunał Konstytucyjny. Nie możemy tego robić. Ja po prostu chcę tylko stwierdzić, że takie podejście, taką demonstracyjną postawą pani prezes nie podnosi ani nie wzmaga autorytetu Trybunału Konstytucyjnego, a wręcz odwrotnie, pomniejsza ten autorytet, co dla istnienia i działania państwa jest rzeczą karygodną. Nic gorszego, jeśli istnieje sędzia, który sam łamie prawo. I chciałam dać temu wyraz, swojemu oburzeniu. Tak, panie senatorze, łamie prawo, skoro nie wypełnia powinności wynikających z przedstawiania senatorom, także panu, sprawozdania z działalności tego organu, któremu chcieliśmy się przyjrzeć. I panów oburzenie w tej kwestii, czy złośliwość kierowana w moją stronę, nie zmienia faktu, że pani sędzia Przyłębska nie wypełniła swojego obowiązku. To nie przydaje autorytetu ani jej, ani Trybunałowi Konstytucyjnemu. I w bolesny sposób pokazuje pani sędzia Przyłębska, jak traktuje pana, mnie, każdego z wybranych tutaj senatorów. O opinii publicznej nie wspomnę, bo także jest to przejaw traktowania tej opinii publicznej przez panią sędzię, ponieważ sprawozdanie z działalności tego ogromnie ważnego organu byłaby transmitowana, sprawozdanie byłoby transmitowane przez telewizję i także do stenogramu komisji można zajrzeć, czyli poprzez Senat można także zapoznać z działalnością tego organu państwa opinię publiczną.
To nie jest dobra i właściwa postawa. To nie jest postawa, która służy Polakom do tego, żeby wiedzieć, jak prawa należy przestrzegać, jak prawo należy szanować. To jest demonstracyjne lekceważenie innego organu państwa. To jest karygodne. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja już oddaję głos pani senator, ale będę Państwa przekonywał do jednej rzeczy. Jak się zachowała pani Julia Przyłębska, pani prezes Przyłębska? Widzimy. I opinia publiczna też to widzi. Za to tym bardziej szanujemy, doceniamy. Jest już także pan prezes Stępień i zapewniamy opinię publiczną, że my przeprowadzimy za chwilę dyskusję na temat znaczenia i współczesnej roli Trybunału Konstytucyjnego. Byliśmy bardzo ciekawi opinii obecnej pani prezes. Nie uznała ona za stosowne, żeby nam ją przedstawić, ale cieszymy się, że są z nami byli prezesi i będziemy z niezwykłą uwagą za chwilę wysłuchiwać ich poglądów i opinii, bo na pewno brak stawiennictwa w Senacie nie uniemożliwi nam, senatorom, dyskusji na temat znaczenia współczesnej roli Trybunału Konstytucyjnego i oczywiście dyskusji o problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w roku 2020. Pani senator Hibner, pan senator Czerwiński, będę państwa już przekonywał, żebyśmy w tym punkcie dyskusję podsumowywali, bo będziemy ją mieli w punkcie drugim także, tak, ale już po naszych gościach. Ja bardzo dziękuję i przyznam się szczerze, że z oburzeniem przyjmuję to, że pani Przyłębska lekceważy Senat. To jest lekceważenie najwyższego rzędu. To nie jest na zasadzie, że można sobie przyjść, nie przyjść. Mogła zastępcę swojego tutaj do nas doprosić, mogła w inny sposób zareagować. A nie na zasadzie, że daje materiał, który ma być materiałem do dyskusji i uważa, że jej rola się na tym skończyła. Nie, ta pani nie szanuje konstytucji i to powinniśmy powiedzieć sobie wprost. A ona obowiązek ma jakby na najwyższym poziomie tej konstytucji przestrzegać. A nie przestrzega ją w żadnym nawet procencie. Przez to, jak traktuje organ, który jest upoważniony do tego, żeby wypowiadać się o pracy. O pracy między innymi pani Przyłębskiej. Pani Przyłębska jest złym przedstawicielem Trybunału Konstytucyjnego i łamie konstytucję w każdym wymiarze. Dziękuję. Dziękuję pani senator. Pan senator Czerwiński, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Komisjo, zaproszeni goście. Chciałbym zacząć od znanego powiedzenia, że jeśli się chce zacząć naprawiać świat, to początek powinien być u siebie. Świat zaczynamy naprawiać od siebie, od swojej osoby, od swojego środowiska. Zaś to, co ja już teraz na tej komisji usłyszałem, a mianowicie przypisywanie, i to bardzo osobiste, pani prezes Trybunału Konstytucyjnego następujących cech. Nie szanuje konstytucji, łamie prawo. Przyznam się, że tak kategoryczne wypowiedzi ze strony senatorów, ja bym się na takie wypowiedzi nie zdobył. Być może państwo macie jakieś dowody, bo jeśli to są tylko wypowiedzi ocenne, należałoby raczej tonować je, a nie podkręcać atmosferę. Nawiasem mówiąc, jest to, i to nie jest kwestia usprawiedliwienia, tylko stwierdzenie faktu, jest to kolejny przykład na to, jak się w Senacie traktuje inne instytucje, także rangi konstytucyjnej. No bo tu w Senacie ja państwu zwracałem uwagę na to, że nie należy używać pojęcia sędziowie dublerzy albo Trybunał pani Przyłębskiej. To w Senacie padły takie sformułowania. Ja rozumiem, że państwo macie jakieś, nazwałbym to, problemy z Trybunałem Konstytucyjnym, no ale to można zawsze rozwiązać w kwestii dyskusji. Na przykład nad takim sprawozdaniem. Nikt państwu nie zabiera możliwości wyrażenia swoich poglądów co do tego sprawozdania. Zaś jest jeszcze jedna kwestia. Chciałem tutaj wyraźnie zaznaczyć, że
nazwałbym to problemy natury osobowościowej, próby obrażania, podważania autorytetu innego organu konstytucyjnego można przypisać no, pewnym cechom osobowym także. Ale proszę Państwa, jeśli w Senacie istnieje zespół doradców do spraw kontroli konstytucyjności prawa przy marszałku Senatu i ten zespół wypowiada się ex cathedra i ocenia wyroki Trybunału Konstytucyjnego, uważam to za niedopuszczalne. W polskim systemie prawa sądem ostatniego słowa, tak to się mówi potocznie, jest Trybunał Konstytucyjny. Można oczywiście oceniać wyroki Trybunału. Do tego są konferencje, komentarze, glossy. Wszystkie inne możliwości istnieją. Nikt w Polsce nie zabrania dyskutowania na temat na przykład wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Jest wolność słowa, ale robienie tego pod płaszczykiem Senatu za pieniądze senackie i w glorii także powagi Senatu, bo takie takie teksty jak tego zespołu są potem przypisywane całej Izbie, uważam za niedopuszczalne. Dla mnie zasadniczym naruszeniem konstytucyjności, konstytucji i uszeregowania poszczególnych organów państwa jest próba oceny wyroku Trybunału Konstytucyjnego przez inny organ. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie podlega w tym zakresie dyskusji. Ja nie mówię o kwestiach prawniczych, mówię o kwestiach urzędowych. Nie ma nad Trybunałem Konstytucyjnym. Bez względu na to, co by sobie nie wyobrażali niektórzy członkowie tego jakoby nadtrybunału. Jako na koniec mogę powiedzieć na przykład, to bodajże był listopad roku 2020, tenże zespół doradców raczył się wyrazić w ten sposób, że jeden z wyroków wydany przez Trybunał Konstytucyjny ma charakter wyroku nieistniejącego. To jest dopiero anarchizacja państwa. I państwo w tym chcecie lub nie, świadomie lub nie, bierzecie udział. Mówię przeciwko takiemu, a nie innemu postawieniu sprawy. Ja zasadniczo protestuję. Jeśli chodzi o kwestie natury, nazwałbym to osobowościowej, to zostawiam państwu do oceny także publicznej. Ale nie powinniśmy doprowadzić do tego, powinniśmy protestować wtedy, kiedy się próbuje podważyć system organów konstytucyjnych w państwie. Nie za to nam płacą. To jest najlepsze określenie. Dziękujemy za ciekawe wystąpienie pana senatora na temat zespołu, którego przedstawiciele nie ma na sali. A teraz przechodząc do porządku, punkt drugi to dyskusja z udziałem byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego na temat znaczenia i współczesnej roli Trybunału Konstytucyjnego. Ja już przywitałem, więc za chwilę jako pierwszemu oddam mu głos, czyli panu prezesowi Rzeplińskiemu, a cieszę się, że jest z nami także pan profesor Bogdan Zdziennicki, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2001-2010, prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2008-2010. Pan profesor był także członkiem i sekretarzem Rady Legislacyjnej przy prezesie Rady Ministrów, orzekał jako sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, był także członkiem Komisji Reformy Prawa Cywilnego przy ministrze sprawiedliwości i tak jak pan profesor Rzepliński jest oczywiście... Panie przewodniczący, w sprawie formalnej. Bardzo proszę. Czy bym powiedział, wszyscy to widzimy. Senatorowie PiS-u... A to może odnotujmy to. Odnotowujemy w protokole, że senatorowie PiS-u opuścili, ale nie wszyscy. Nie jest wszyscy. Z nami pan senator Martynowski. Opuścili salę posiedzeń.
Szanowni Państwo, ja przekonuję do jednej rzeczy. Jest rozstrzygnięte. Przekonuję do jednej rzeczy. Istotą dzisiejszego spotkania jest dyskusja na temat znaczenia i współczesnej roli Trybunału Konstytucyjnego. Przywitałem pana profesora Zdzienickiego. Przywitam później jeszcze pana prezesa Stępnia, kiedy będziemy mu przekazywać głos. I oddaję głos panu profesorowi Rzeplińskiemu. Panie profesorze, bardzo proszę. Dziękuję za to zaproszenie na spotkanie poświęcone, jak to wynikało z zaproszenia, rozpatrzeniu informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku. Mam potężny kłopot z komentowaniem tej informacji i okoliczności, w jakich ona została przygotowana. I temu, jakie ona może mieć znaczenie. A dla mnie zawsze było oczywiste, że takie coroczne informowanie obywateli Rzeczpospolitej o problemach, które niesie życie społeczne, gospodarcze, międzynarodowe. I Trybunał Konstytucyjny, czy Sąd Konstytucyjny, czy jakby się nie nazywał ten organ, jest zbornikiem tych wszystkich problemów, które się pojawiają. Jest miejscem, gdzie z udziałem najwybitniejszych prawników danej epoki debatuje się, spierają się, starają się zrozumieć i proponują rozstrzygnięcia w swoich orzeczeniach. Rozstrzygnięcia, które w przypadku naszego Trybunału, tak się stało jeszcze zanim ja zostałem sędzią konstytucyjnym, czy potem prezesem Trybunału, w sposób widoczny zaczęły odgrywać istotną rolę w tym, co się nazywa, choć ten termin teraz rzadziej jest używany, dialogu sądów. Ten dialog nie jest wymianą ciosów, jest wymianą najlepszych możliwych praktyk współrozumienia, współdziałania, współtworzenia Europy. Czy to nam się podoba, czy komuś się to podoba, czy nie, jak to niezwykle trafnie parę lat temu powiedział świętej pamięci pan Ludwik Dorn, Europą jako konstrukcją zawiaduje przez swoje funkcje, przez swoje tradycje 450 sędziów konstytucyjnych w 27 państwach. To na nich spoczywa obowiązek przez współdziałanie z prawodawcą przede wszystkim, takie współkształtowanie Europy, która jest maksymalnie przyjazna i która daje każdemu szansę na rozwój, na działanie na rzecz dobra wspólnego i dobra własnego, czyli na wykorzystanie czasu, jaki daje nam życie. Przede wszystkim dobrem świadczonym także dla wszystkich innych, niezależnie od również obywatelstwa. To prawo jest kształtowane obecnie dla 470 milionów mieszkańców państw Unii Europejskiej.
prawie 500 000 000. Kiedy Brytania była członkiem Unii Europejskiej, to było dobrze ponad 500 000 000 obywateli. I nie wiem, co się stało z Polską. Wczorajsze obrady Parlamentu Europejskiego, gdzie Polska jest przedmiotem debat, jest przedmiotem troski tej Unii Europejskiej, tego Parlamentu, w obliczu okoliczności, których nie było w okresie wolnej Polski po 1989 roku. Jadąc tutaj, czytałem obszerny artykuł analityczny Politico na temat dużej konferencji międzynarodowej, ważnej konferencji, która w końcu tego tygodnia będzie odbywać się w Singapurze, poświęconej kwestii bezpieczeństwa na tym bezkresie Oceanu Atlantyckiego, Oceanu Hinduskiego i roli państw, które stopniują coraz wyraźniej napięcie w kontekście tego, co widzimy, co się dzieje w Europie za naszymi granicami. I co znajduje swój wyraz również w tym, że odpowiadając w sposób nadzwyczaj przyjacielski i taki europejski właśnie w naszej reakcji społecznej na setki tysięcy uchodźców z Ukrainy i wyrazem tego są również flagi narodowe Republiki Ukrainy w naszym państwie. I jest to dla nas oczywiste. Problem z Polską polega na tym, że praktycznie zupełnej anihilacji został poddany kluczowy przepis naszej konstytucji. Przepis, który stanowi, że ustrój Polski zasadza się na podziale trzech władz: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Obecnie w Polsce, a to się umacnia, betonuje, ten kluczowy przepis dla jakości naszego państwa, a zatem dla jakości życia naszych obywateli i dla przyszłości tego państwa, zawsze czy ciągle jeszcze powinniśmy o tym myśleć w kontekście, jak z tego wyjść, czy już nie jest tak daleko posunięte to niszczenie, że praktycznie czasami mi się wydaje, że i do tego można powiedzieć nawiązuje ta informacja Trybunału Konstytucyjnego w 2022 roku, dopiero za rok 2020. No ale jakby nie było, można powiedzieć, że to jest jakaś informacja. Z tego dokumentu wynika po prostu nic. I to jest takie podsumowanie tego, do jakiej roli został sprowadzony Trybunał Konstytucyjny. Błyskawicznie od pierwszego dnia, kiedy na podstawie nieustawy przeprowadzonej przez Sejm w niepostępowaniu legislacyjnym, a to jest termin konstytucyjny przecież, został wykreowany nieistniejący w Konstytucji Urząd pełniącego obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego, obsadzony z naruszeniem ten urząd bez jakiejkolwiek elegancji. Ja mam przed oczami ten moment, kiedy prezydent Rzeczpospolitej wręcza akt powołania
i pełniącego obowiązki, czy pełniącej obowiązki prezesa Trybunału, a potem prezesa Trybunału Konstytucyjnego, to już był w moim przekonaniu i dla każdego, kto z uwagą obserwował nie tylko wtedy, wcześniej i potem życie publiczne w naszym państwie, potężny cios wymierzony właśnie w artykuł 10. Również jak czytałem tę informację Trybunału Konstytucyjnego za rok 20, to się zastanawiałem, dlaczego tam nawet na sekundę nie można zobaczyć tego, co jest zapisane w artykule 2, że Rzeczpospolita jest państwem prawnym. To pojęcie zostało przez warstwę rządzącą, czy klasę rządzącą, czy jakbyśmy nie nazwali, nie wartościuje tego, po prostu tak jest. Czy to jest dobra klasa, czy warstwa, czy zła, jest to pewien byt, który się ukształtował w ostatnich 7 latach i powinniśmy tak czy inaczej brać jego decyzję pod uwagę. To pojęcie państwo prawne nie funkcjonuje w sferze publicznej, jakkolwiek jest to termin Traktatu o Unii Europejskiej, gdzie jest wymieniony 6 razy. Używa się pojęcia praworządność, choć jest to pojęcie przejęte tak naprawdę z języka rosyjskiego. I w pewnym momencie zauważyłem, że o wiele łatwiej mówić niezwykle ważnym politykom w naszym państwie w ostatnich latach tak zwana praworządność. To łatwiej powiedzieć, tak zwana praworządność. Ile jest pogardy w takim określeniu, to nie trzeba tego szerzej wyjaśniać. Ale trudniej by było powiedzieć tak zwane rządy prawa i albo tak zwana władza sprawowana poprzez prawo, rządy prawa, państwo prawne. Te pojęcia, które występują w Traktacie Unii Europejskiej, to pojęcie z artykułu 2 naszej Konstytucji, niezwykle ważne. A niestety praktyka ostatnich lat prowadzona bez względu, bez liczenia nawet kosztów, które przyjdzie zapłacić, takich kosztów i symbolicznych, i bezpośrednich, że Polska stanie się organizmem takim jak wczoraj, chorym członkiem wspólnoty europejskiej, wspólnoty prawa i wspólnoty losu. Ta wspólnota losu w obliczu tych zagrożeń, na które nie mamy żadnego wpływu, a które narastają jak wielka burza wokół nas, muszą być brane pod uwagę, żebyśmy nie przysparzali jeszcze dodatkowo Europie, która jest przedmiotem westchnień setek milionów ludzi na naszej planecie, żebyśmy nie przysparzali jej więcej jeszcze problemów poprzez między innymi rozminowanie zupełnie tych zabezpieczeń, które chroniły obywateli przed omnipotencją władzy publicznej, zapewniały tej władzy i jej przedstawicielom pełny, całkowity immunitet przed odpowiedzialnością za czyny niezgodne z prawem. Również jeżeli chodzi o stanowienie prawa, a tutaj rola Sądu Konstytucyjnego jest kluczowa. Odpowiedzialność sędziów konstytucyjnych za jakość państwa jest niezwykle ważna. Pamiętam takie sprawy, w których naprawdę
sędziowie przed dzień rozprawy nie spali. Ze względu na poczucie odpowiedzialności za to, czy przed tymi, do których orzeczenie było, będzie adresowane, będzie ogłoszone publicznie, że bierzemy na siebie odpowiedzialność za możliwie najwyższą jakość tego orzeczenia, aby wziąć pod uwagę wszystkie aspekty i prawne, i strategiczne, i gospodarcze, społeczne, a były takie przecież sprawy, w których Trybunał był zobowiązany wydać orzeczenia, jak choćby wiek emerytalny, orzeczenie, które dotyczyło praktycznie wszystkich obywateli, tych dzisiaj i tych w przyszłości, bo w kontekście tego prawa ludzie również rysują swoje życiorysy, decydując się, czy swoje talenty będą rozwijać w swojej ojczyźnie, czy raczej będą wyjeżdżać. I teraz nawiązując do tego dokumentu, informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku, no mam spory kłopot. Bo niestety nic się tu nie dowiedziałem o tych istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Od praktycznie 6 lat nigdy nie byłem zaproszony przez Trybunał Konstytucyjny na tego typu wydarzenie doroczne, jak właśnie publiczna debata w obliczu wszystkich najwyższych funkcjonariuszy państwa i prezydenta Rzeczpospolitej, i premiera, prezesów wszystkich sądów, jak również przedstawicieli ważnych grup społecznych, zawodowych. Niestety tego nie ma. Tej debaty, czasami bardzo gorącej, do tego można wrócić oczywiście, bo są nagrania, kiedy dochodziło w czasie, w tym dniu, w którym zbierał się Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie i był prezentowany raport, informacja o istotnych problemach. To były żywe spotkania. Tu niestety nie dowiedziałem się praktycznie o nic. Takie informacje jakby rzucone od niechcenia w stylu pytanie, z czego składa się dzida ogólnowojskowa. No i tam się składa z przeddzidzia, zadzidzia, śróddzidzia i tak dalej. Kiedy czyta się właśnie ten tekst, no szkoda, że nie ma pani prezes, bo myślę, że jej informacje byłyby ważne. Na pewno nie miałbym i nie mam żadnej potrzeby czy ochoty ostrego krytykowania pani prezes. Została postawiona na to stanowisko i jak kieruje Trybunałem Konstytucyjnym, to każdy widzi. Jak szkoda, że nie ma w tej informacji informacji o tym, czy i dlaczego w konkretnych sprawach wyznaczone do orzekania w sprawie wyznaczony skład nagle był zmieniany. Czy i dlaczego czekamy całe miesiące na uzasadnienie wyroku ogłoszonego? Być może są jakieś ważne powody. Obywatel nie rozumie, dlaczego wyrok został ogłoszony i nie ma uzasadnienia. Nikt tu przecież nie robi łaski społeczeństwu.
To jest obowiązek. Każde z tych orzeczeń, czy to będzie ze skargi obywatela, czy skargi konstytucyjnej grupy obywateli, czy na wniosek uprawnionego w artykule 101 Konstytucji organu władzy publicznej, każde z tych orzeczeń ma znaczenie, bo tworzy system. Ten system, który nazywa się w wyniku tych działań i na poziomie bardzo niskim, samorządowym gmin, i na tym poziomie najwyższym, jak również międzynarodowym, w naszym naturalnym otoczeniu w Unii Europejskiej. Wczoraj byliśmy świadkami przykrej dla nas debaty zatroskanych posłów do Parlamentu Europejskiego. I jednocześnie ja miałem poczucie jałowości tej debaty, bo z tego, tak jak z prac parlamentarnych u nas, albo nic nie wynika, albo niewiele wynika, bo jest podejmowana decyzja przez grupę osób, która w żaden sposób nie jest opisana w porządku konstytucyjnym. Po prostu jest ktoś, kto decyduje, kto dobiera sobie współpracowników, którzy nie odpowiadają przed parlamentem, odpowiadają wyłącznie przed własną grupą i tym, który tym wszystkim zawiaduje. Dlatego trudno było mi też się spodziewać, że w tej informacji dowiem się czegoś, do czego jako po prostu obywatel mam również prawo. A tu się, już nie będę przytaczał tych poszczególnych zdań na początku tej informacji. Po prostu nic z tego nie wynika. Jakby niechęć wręcz przyłożenia się i pochwalenia się jakimś najważniejszym w ostatnim roku orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Bo dlaczego się można nie chwalić? Jeżeli się nie chwalę, nie prezentuję go, nie pokazuję, jakie pozytywne skutki to orzeczenie wywrze, to znaczy, że nie mam czym się pochwalić, że to orzecznictwo, praktycznie rzecz biorąc, jest raczej rytuałem niż rzeczywistym współrządzeniem w ramach tego, czym jest, co stanowi artykuł 10 naszej Konstytucji. Trójpodziałem władzy wykonawczej, władzy sądowniczej. I gdzie jest ta władza sądownicza? Jest władza wykonawcza, jest władza ustawodawcza. W jaki sposób i z pogwałceniem których przepisów narzucane jest prawo bez przeprowadzenia tego, co Konstytucja nazywa postępowaniem legislacyjnym. Jak już powiedziałem, jest to termin konstytucyjny, a więc powinien być uszanowany, bo to leży, to nie jest tak, że ustrojodawca rzucił sobie takie słowo. To jest jakby oczywiste, że z najwyższą starannością powinno być stanowione prawo, a nie oktrojowane od góry, narzucane i przeciągane w zależności od tego, czy któryś z posłów zmieni swoją przynależność partyjną i doda nam głos, czy odejmie głosu, bo wtedy rzeczywiście trudno stanowić bardzo dobre prawo, którym z którego możemy być dumni i które na podstawie którego możemy budować swoją przyszłość i osobistą, i społeczną, i polityczną. Więc kończąc, widzę tutaj w takiej informacji
o istotnych problemach, wypalenie ładu instytucjonalnego Rzeczpospolitej. Nie ma o czym pisać. Nie ma. Cokolwiek byśmy nie dotknęli w tym ładzie instytucjonalnym, zaczęło się od zniszczenia służby cywilnej. Konstytucja stanowi, że służba cywilna jest korpus służby cywilnej. Został rozpędzony w grudniu 16 roku, 15 roku już. Ludzie, którzy mogli być chlubą administracji rządowych w wielu państwach, zostali wypędzeni z tej służby cywilnej. Skutki obserwujemy. To jest elektrownia w Łomży, to jest przekop wiślany, to jest COP. No, jeżeli zawiadują samymi projektami, samym pomysłem ludzie nieprzygotowani do współrządzenia państwem europejskim, skomplikowanym, gdzie w przypadku takich decyzji trzeba uwzględnić szereg okoliczności, publicznie naturalnie i w parlamencie, i w Senacie, i w Sejmie, w debatach, żeby decyzje były jak najlepsze, to mamy takie skutki, jak w Łomży, czy tutaj jak w Baranowie, czy jak w Mierzei. Pieniądze zostały dosłownie utopione. Nikt za to nie odpowie. Będziemy musieli sobie z tym radzić. Szkoda, że tego typu problemy nie są przedstawiane mimo wszystko, niezależnie od tego, jak byśmy oceniali Trybunał. Myślę, że właśnie dlatego jest niechęć interesariuszy do przedstawiania tych spraw do rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny, bo ci, którzy chcieliby, aby ostatecznie rozstrzygnął Trybunał, widzą, że to nie Trybunał podejmuje ostateczne decyzje, ze stratą oczywiście dla nas wszystkich. Inne instytucje, które zostały osłabione, no to naturalnie Rzecznik Praw Obywatelskich, choćby w ten sposób, w jaki to było procedowane, powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich i praktycznie w przypadku każdej instytucji konstytucyjnej Najwyższa Izba Kontroli jest tu świetnym przykładem. Niezwykle ważna dla jakości państwa instytucja. Jest przedmiotem rozlicznych, prowadzonych z wielką pasją ataków. No dobrze, że ona, użyje tu brzydkiego słowa, trwa, bo trwać to znaczy nie być w stanie wypełniać swoich obowiązków, a tak jest w przypadku tej kluczowej dla jakości naszego państwa instytucji, jaką jest NIK. Zresztą to żaden dziwny twór, bo w każdym państwie, no, w Unii Europejskiej przecież mamy również tą instytucję, która dba o to, aby każdy cent, każde euro były wydawane zgodnie z prawem i żeby dobrze służyły tym, dla których zostały przeznaczone. I ostatnie zdanie, no jest Europejski Trybunał Sprawiedliwości, ale jego wyroki nie są szanowane. To jest w ogóle nie do zrozumienia. Oczekiwałbym właśnie w takim dokumencie, ważnym dokumencie, jak informacja o istotnych problemach wynikających z działalności orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego informacji. Dlaczego wzorem Rosji znowu? Dlaczego musimy się wzorować na tej Rosji? Oni wprowadzili do Konstytucji to, że Sąd Najwyższy w każdej sprawie, w której Rosja przegrała w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, można temu wyrokowi wrzucić go do kosza, bo ostatecznie rozstrzyga, a Rosja
Była przecież te 4 lata temu, kiedy ta zmiana w Konstytucji była wprowadzana, członkiem Rady Europy. I my idziemy tym śladem. To nieszczęsne orzeczenie w Trybunale. Oczekiwałbym, że Trybunał wyjaśni, dlaczego anihilował artykuł 6 Europejskiej Konwencji. A tu chodzi o prawo, o kontrolę stosowania tego prawa. Nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. I niemal sloganem jest mówienie, że każdy sędzia polski jest sędzią europejskim, ważnym dla każdego państwa, bo nie sposób przewidzieć, w jakich okolicznościach faktycznych czy prawnych trzeba podejmować decyzje. I nagle się okazuje, że polski sąd konstytucyjny po prostu wyrzucił do kosza potężne orzecznictwo na gruncie artykułu 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, prawo do rzetelnego procesu sądowego. Już nie wspomnę o kwestiach wyborów i na ile one są wolne, niewolne. I znowu to Trybunał powinien się na ten temat wypowiedzieć, bo praktycznie nie było kadencji parlamentarnej, w której Trybunał nie orzekałby o konstytucyjności prawa wyborczego. Ale to prawo było stanowione w ramach przyzwoitej legislacji i wyroki Trybunału były szanowane. Z tym też mamy kłopot, z wolnością wyborów. Być może naprawę trzeba będzie zacząć od tego, żeby tylko przy naturalnie większości konstytucyjnej, że kompetencje Sądu Konstytucyjnego będzie musiał przyjąć Sąd Najwyższy. Być może dlatego, co pokazał Sąd Najwyższy w ostatnich paru latach, tą determinację obrony niezależności sądów, niezawisłości sędziów, jakości prawników, którym powierzamy jakże ważną funkcję rozstrzygania sporów różnego typu. I być może taki organ jak Sąd Najwyższy byłby w przyszłości, odległej przyszłości, nawet jeżeli będzie prowadzona polityka przywracania rządów prawa, demokracji parlamentarnej, to zabierze to olbrzymi czas, bo odbudowa zniszczeń jest zawsze bardzo trudna, bardzo droga i bez gwarancji, że się powiedzie. Udało się nam w roku 89, 90 i w kilku następnych. Ale nie mamy gwarancji, że znowu nam się uda. Nie wiemy, w jakim momencie i w jakich okolicznościach zewnętrznych będziemy musieli tworzyć na nowo i wypełniać treścią, realną treścią artykuł 10 i artykuł 2 naszej Konstytucji. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu prezesowi. Dziękuję za zwrócenie uwagi na to, że to sprawozdanie rzeczywiście nie obejmuje tego, co z punktu widzenia obywatela i w wymiarze praktyki działania i pewnej ogólnej filozofii pisania tego dokumentu jest kluczowe. No, każdy z nas ma prawo się dowiedzieć, dlaczego o tak istotnych kwestiach nie ma tam ani słowa, dlaczego zmieniani są sędziowie pełniący obowiązki sędziego sprawozdawcy w ostatniej chwili w danej sprawie. Dlaczego obywatel musi czekać miesiącami na uzasadnienie do ogłoszonego wyroku? I bym powiedział, mając to na uwadze, oczywiście rozumiem te słowa pełne troski o tym, że w tym dokumencie, mówiąc tak ogólnie, nie można zobaczyć tego, czego byśmy oczekiwali od
informacji z rocznej działalności organu, który pełni tą sądową rolę konstytucyjności prawa, czyli że w tym dokumencie nie możemy zobaczyć rzeczy podstawowej, że Rzeczpospolita jest państwem prawa. To bardzo ważny głos. Chciałem panu prezesowi bardzo ciepło i serdecznie podziękować. Kontynuujemy te głosy panów prezesów. Teraz oddaję głos panu prezesowi Bogdanowi Zdzienickiemu, którego już przywitałem, a później po tym głosie będzie głos pana prezesa Jerzego Stępnia, którego jeszcze przywitam bezpośrednio, przekazując mu głos. Panie prezesie, bardzo proszę. Dziękuję za przyjęcie. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję za zaproszenie. Wysoki Senacie, no nie znam sprawozdania Trybunału Konstytucyjnego, bo go nie otrzymałem. To jest przyczynek do pewnej kultury osobistej, prawnej, że obradowanie Senatu w aktualnym kształcie powinno być wykorzystaniem żyjącej jeszcze całej kadry, także Trybunału Konstytucyjnego. Poszanowanie tej kultury osobistej, dobrych manier jest szalenie ważne. Poczucie ciągłości jeszcze tych sędziów Trybunału. Część żyje, prawda, co widać na, tutaj na sali. I nie znam sprawozdania, ale w związku z tym może parę refleksji ogólniejszych, bo rzeczywiście żyjemy w czasach, kiedy bardzo trudnych. To jest nie tylko pandemia, inflacja, wojna, ale także i to, co wynika z tego, że z globalizacji. Ja jednym zdaniem powiem, że my oczywiście ten punkt zapisaliśmy. Dyskusja na temat znaczenia i współczesnej roli Trybunału, tak, właśnie tak. Korzystając ja parę słów o tym oczywiście, trzymając się pewnego możecie limitu. Możecie się szerzej odnosić. Limitu czasu, który pan senator, pan przewodniczący mnie wyznaczy. No jeszcze na te procesy, które wiem, nakłada się jeszcze globalizacja, transformacja energetyczna, rewolucja cyfrowa, przemiany ekologiczne. Jak tym wszystkim no, utrzymać ład i to ład demokratycznego państwa prawnego? Odpowiedź jest taka, że skoro jesteśmy demokratycznym państwem prawnym, artykuł drugi, to jest rzecz nie do zakwestionowania, to podstawą tego ładu powinna być konstytucja przestrzegana przez wszystkich w tym państwie, a której strażnikiem powinien być, mówimy o sferze powinności, Trybunał Konstytucyjny. Czy on spełnia tę rolę? No chcę powiedzieć skrótowo, że nie spełnia tej roli. Zaczniemy od kwestii personalnych. To nie jest kwestia tylko sędziów, dublerów. Prawie nie ma szukania kompromisu w sprawach pryncypiów i zasad. No i kwestia też wyboru. To znaczy, że sędziowie Trybunału, nie wiem, czy byłem godnie wybrany, powinni reprezentować najwyższe wartości zawodowe i etyczne, które trzeba by ustalić w wyniku debaty publicznej, prawda? Natomiast te nominacje, które się dokonywały w postaci powołania sędziów Trybunału. No, nie chcę tego komentować personalnie, ale budzą zasadnicze wątpliwości. No, tak się składa, że całe życie byłem związany z prawem i byłem często zdumiony pewnymi nominacjami, skoro ci ludzie mają decydować potem o losach Rzeczypospolitej aktualnie, ale i w przyszłości. A więc te sprawy personalnie są strasznie ważne. No, tutaj tylko chcę w takie dokonać ogólnienia, to co jest i w przypadku Senatu, gdzie chylę czoła przed tym jego obecną działalnością, związaną z utrzymaniem ładu i przestrzeganiem zasad, na których ma się opierać nasze państwo. Ale chcę przypomnieć, że o wszystkim ostatecznie decydują ludzie, ich jakość, ich właściwy dobór może zatrzymać wiele negatywnych procesów, które nie zależą od nas, ale także i następująco niewątpliwie degradację wymiaru sprawiedliwości. I właściwy dobór ludzi może rozpocząć prawdziwą reformę zresztą wymiaru sprawiedliwości zmierzającą w odwrotnym kierunku niż ten, który forsuje obecny minister sprawiedliwości, prawda? No, na czym to się powinno opierać? Panie i panowie senatorowie doskonale wiedzą, ale przede wszystkim w takim najprostszym ujęciu na przestrzeganiu norm, zasad. Mamy normy reguł i normy zasady. Jak wiadomo, konstytucja, zwłaszcza w preambule, w rozdziale pierwszym i drugim, zawiera normy zasady. Normy zasady to są te podstawowe normy etyczne, które, jak mówi pięknie preambuła, dla ludzi wierzących
wywodzących od Boga, a dla niepodzielających tej wiary z innych wartości, no, odwiecznych wartości humanitarnych związanych z naszą kulturą europejską, a w tej chwili może nie tylko europejską, ale i Stanów Zjednoczonych czy innych państw demokratycznych na świecie. A więc o wszystkim decydują ludzie i ci, którzy pełnią tę funkcję, muszą wykazać w swoim życiorysie i także w sprawdzaniu wiedzy, nie że potrafią stosować wykładnie prawa, zasady logiki prawniczej, stosowanie przyjętych rozumowań prawniczych tylko, bo to jest oczywiste, ale to, że umieją wyjaśnić wszystkie te normy, zasady, które są zawarte przede wszystkim w rozdziale pierwszym i drugim Konstytucji. Rozdział pierwszy mówi o tym, jakim jesteśmy państwem. No, kluczowe to jest wszystko, ale artykuł drugi mówi demokratycznym państwem prawnym. A więc to ma być polityka dialogu, a nie polityka przemocy używając innym. I na czym polega całościowa wizja państwa, bo to zawiera Konstytucja. Całościowa wizja społeczeństwa, tak, które ma działać w ramach demokracji, prawda, poszanowania wolności oraz solidarności z innymi, no i ma realizować też wszystkie też prawa i wolności człowieka. A więc przestrzeganie Konstytucji ma być tym zwornikiem, który daje szansę i napawa optymizmem na odbudowanie tam, gdzie ład państwowy został zachwiany i z przyczyn obiektywnych, ale i z przyczyn także zawartych w popełnianych wyraźnie błędach. Natomiast jeżeli chodzi o szacunek do instytucji, no to on wynika także ze względów formalnych. Prawo ma swoje litery i ducha. Duch to jest właśnie te zasady, prawda, które mamy przestrzegać. Mówiąc krótko, właściwym stosowaniu prawa, nawet w szczegółowych kwestiach, o czym i pan przewodniczący wie jako strażnik prawa, jako minister sprawiedliwości i prezes NIK-u, ale jest potem ważna zasada, na której to prawo się opiera. O co naprawdę chodzi w tym rozwiązaniu? I to na tym polegają też najmądrzejsze wyroki, których próbował się doszukać i wyjaśnienia pan prezes Rzepliński i nie mógł dojść. No w końcu, czemu to prawda służy? I te zasady właśnie nie są przestrzegane. To znaczy, jak ja obserwuję rzeczywistość, to są moje poglądy. Mam do nich prawo jako emeryt, prawda, od już 12 lat, że często są działania pozorne. Z pozoru się przestrzega konstytucję. Na czym polegają działania pozorne? To można napisać traktaty, ale to jest w prawie wyjaśnione. Pozorność jest jedną z najważniejszych instytucji najlepszego aktu prawnego pod względem czysto prawniczym kodeksu cywilnego. Mogą być też działania podstępne. Co to są działania podstępne? Kiedy pod pozorem stosowania prawa realizujemy zupełnie inne cele. Określane to jest jako działanie infraudem legis. Do tej pory one były znane w prawie tym szczegółowym, ale takie działania mamy w tej chwili wyraźnie także w stosowaniu Konstytucji. No i poglądy prezentowane często przez prawników w środkach masowego przekazu i w dyskusjach, to zawsze zastanawiam się, czy to jest wynik nieznajomości, czy wynik, przepraszam za brutalne określenie, nieuctwa, czy nieznajomości doktryny prawa, judykatury, rozwiązań stosowanych przez sądownictwo polskie, europejskie, naukę prawa rozbudowane, czy to jest wynik także świadomego działania, że poprzez wydrążenie pojęć z ich treści, czy całkowitą ich relatywizację. Relatywizacja wartości zaprzecza ich sensowi i prowadzi do kompletnego zamieszania w zakresie prawa i w zakresie świadomości społecznej. Proszę Państwa, no i teraz krótko, co to jeszcze może, bo mój limit czasu pewnie jest ograniczony, panie przewodniczący. Jesteśmy w wyjątkowym momencie historycznym, pandemia, inflacja, wojna i w tym momencie cywilizacyjnym związanym, prawda, nie chcę tego rozwijać, z rewolucją cyfrową, prawda, w związku z tym zagrożeniem także, nie tylko szansami, ale dla wolności, tak, dla inwigilacji. Sam coś o tym w tej chwili wiem osobiście. Transformacja energetyczna,
czy przemiany ekologiczne, prawda, ale jesteśmy także w momencie rocznicowym. No, ja chcę przypomnieć, że mamy 25 lat obowiązywania konstytucji, no, która, no bądźmy szczerzy, jest to kotwicą, która pozwala nam patrzeć z optymizmem, że to, co konstytucja określa jak całe prawo jako stan powinności, jest wyraźną wskazówką, o co walczymy, dokąd zmierzamy. Konstytucji, która no, godzi ludzi o różnych poglądach politycznych, bo chcę przypomnieć, że przy bliższej analizie norm, zasad doszukamy się, że są to zasady socjalno-demokratyczne, chrześcijańsko-demokratyczne, prawda, liberalno-demokratyczne i patriotyczno-narodowe. Z tych zasad utkana jest konstytucja i to jest rzeczywiście chwała, myślę o rozdziale preambule pierwszym i drugim, że ją mamy. No, kwestia realizacji tego rozpisania na szczegółowe rzeczy, rozstrzygania powstałych kolizji czy konfliktów, to jest kwestia właśnie odpowiednich rozwiązań ustrojowych. Te rozwiązania ustrojowe mamy w konstytucji, prawda? Nad nimi można w przyszłości kiedyś może w spokoju, nie w tej chwili, dyskutować, ale one mają służyć tylko realizacji tych zasad, które są oparte na wartościach. Podkreśla się też no, tożsamość, o czym wspomniał pan prezes Rzepliński, tożsamość aksjologiczną, tą moralną naszych zasad z całą kulturą europejską, a już konkretnie no, z traktatem Unii Europejskiej i innymi dokumentami. No, nie chcę wchodzić w głębsze porównania, wszyscy to znamy, ale wystarczy porównać artykuł 3 i wstęp do traktatu Unii Europejskiej z naszym rozdziałem 1 i rozdziałem 2, no to są te same zasady, no bo my jesteśmy częścią tej Europy, a co więcej swojej historii skomplikowanej współtwórcą wielu zasad i pewnych doświadczeń. Więc uważam, że ta rocznica powinna być w tym sensie, że powinna się toczyć też taka ogólnonarodowa debata o tych zasadach, normach, zasadach, chociaż są normy też reguły konstytucyjne, z całym społeczeństwem, może tylko przy pomijaniu pewnej terminologii prawniczej, politologicznej, psychologicznej, która wyłącza z debaty wielu ludzi bardzo mądrych, ale nie znających tych terminów, którymi się my prawnicy czasami lubimy popisywać. I ta debata, która mówi, jaki jest sens demokratycznego państwa prawnego, na czym polega istota wymiaru sprawiedliwości, prawda, i co to znaczy niezależność, niezawisłość, prawda, i znowu w jaki sposób dyskusja powinna być toczona, no sposób, jeżeli się odwołać do wzorów światowych, bardziej anglosaskim, to znaczy na kazusach, na przykładach, o czym tu wspominał także pan prezes Rzepliński, że jest jakieś kontrowersyjne rozstrzygnięcie, no debatujmy na tym, prawda, zderzajmy te racje, prawda, które się ścierały, chyba że z góry powiemy, że to nie było zderzenie racji, tylko działania były pozorne, podstępne czy nieszanujące podstaw reguł prawniczych, którymi kierują się wszyscy prawnicy. Proszę państwa, no, jeszcze może krótko, że 25 lat konstytucji, no Trybunał w tym roku już ma 37 chyba lat, czyli 40-lecie. Naprawdę poważny dorobek i pozytywny, i dorobek świadczący o pewnych zachwianiach czy błędach, prawda? No ale potężna wiedza, prawda? Potężna wiedza zawarta w rozstrzyganiu bardzo kontrowersyjnych spraw, w zdaniach odrębnych, w których się kiedyś specjalizowałem, bo mamy w tej chwili rzeczywiście, niech się ścierają rozmaite poglądy wynikające z różnych przesłanek filozoficznych, religijnych, czy wiedzy prawniczej, ale także i z doświadczeń, to co jest potrzebne. Reasumując, wydaje mi się, już kończąc, że ta debata, którą przyjął Senat, przed którym chylę czoło, bo odgrywa w tej chwili ogromną rolę, prawda, nie tylko przypisano w Konstytucji, w procesie zwłaszcza ustawodawczym, prawda, jako ta izba no, zadumy, ale nie właśnie dobrze, że jest zaduma, izba, która zwraca uwagę na pryncypia. Tutaj nie bardzo zgadzam się z głosem pierwszego pana senatora, że jest taki legalizm, prawda, formalizm i niezależnie co kto robi, prawda, czy przestrzega tych zasad i wartości, na których się opierają, czy nie, to mamy to wykonywać. No nie, naszą rolą i rolą też każdego
przedstawiciela narodu, posła, senatora zwłaszcza, prawda, w związku z historią Senatu i jego znaczenia, jest przestrzeganie zasad, sposobu rozumienia i dawania temu świadectwo swojej postawie, prawda, obywatelskiej, patriotycznej, że odwołanie się do zasad jest szalenie ważne. I, no i teraz rzeczywiście dwie uwagi. Proszę Państwa, normy, zasady są to normy optymalizacyjne. To jak i w polityce. To znaczy, że nie jest to norma, reguła, że w pewnych sprawach jest reguła. Nie ma dyskusji o pewnych rzeczach, o których mówi preambuła z końcowej części, ale że norma preferencyjna oznacza, że mamy cel, mamy to realizować, ale w zależności od sytuacji prawnej czy faktycznej. Czyli te pojęcie rozróżnienia norm zasad i norm reguł jest szalenie ważne. Właśnie konstytucja wskazuje nam wyraźne cele, tak? Co mamy rozwiązywać, żeby trwało społeczeństwo i naród, i stosowanie tej pojęcia norm zasad i norm reguł jest inne. No i drugie, że rozstrzyganie spraw, to co się dzieje w Sejmie, ale także i w debatach prawników, no polega na dyskursie, prawda, na ścieraniu się racji. To jest zwłaszcza ważne w Trybunale, który być może można, nie chcę tu wchodzić w szczegółowe kwestie, zmienić, gdzie rozstrzygnięcia powinny powstawać w wyniku debaty. Debaty toczone przed całym narodem, gdzie ścierają się różne racje. One powinny być ujawnione opinii publicznej. Absolutnie to powinny być posiedzenia publiczne, a nie zamknięte. Tego w ogóle nie rozumiem. I z wywołaniem ogólnonarodowej dyskusji ze środkami masowego przekazu rolą wtedy dziennikarzy jest, jak to uatrakcyjnić i zrobić jasnym dla społeczeństwa, co się dzieje, kiedy się nie przestrzega wyroków, prawda? Co się dzieje, kiedy nie przestrzega się orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co to znaczy, prawda? No to znaczy, że jesteśmy za rozpadem tej Unii, prawda? Bo ona stoi na prawie. Co się dzieje, jak się nie przestrzega wyroków naszych sądów, prawda? Oczywiście tych już prawomocnych i ostatecznych. To oznacza rozpad państwa, bo państwo stoi też na prawie. Więc takie rzeczy oczywiste, przepraszam, ale warto przypominać, warto włączać tę dyskusję i rolników, i robotników, i przedstawicieli innych nauk, no i samych prawników, łącznie z tymi, którzy no, zajmują się to tylko literą prawa i popisami znajomości bardzo ważnej dogmatyki prawniczej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Już za sekundę oddaję głos panu prezesowi Stępniowi. Jedno zdanie takiej uwagi. W tej smutnej w ogóle dyskusji jest jednak coś niezwykle krzepiącego. Trzech byłych prezesów przyjmuje zaproszenie ze strony Senatu i pokazuje, jak bardzo państwu zależy na tym, żeby Trybunał Konstytucyjny pełnił tą swoją wyjątkową rolę Sądu Konstytucyjnego. Przedstawiacie nam swoje uwagi, opinie o tym stanie obecnym. Wyrażacie troskę, co zrobić, żeby tą rolę, wagę i znaczenie Trybunału Konstytucyjnego przywrócić. I oczywiście te jednostkowe decyzje, tutaj dziękuję za głos pana prezesa Zdzienickiego, że na przykład dzisiaj mamy często do czynienia z działaniami pozornymi w zakresie stosowania konstytucji, to są, bym powiedział, opinie, które musimy bardzo mocno wziąć sobie do serca, wysłuchać, zastanawiać się ciągle, co my powinniśmy zrobić, żeby ten stan rzeczy w przyszłości zmienić. Ale powtórzę jeszcze raz, bo chciałbym być wyrazicielem tych wszystkich senatorów, którzy chcieliby państwu podziękować. Uznaliście za ważne i istotne, chociaż przecież już od dłuższego czasu w tej instytucji nie pracujecie, żeby przyjść, wspólnie z nami rozmawiać i zastanawiać się, jaka ta rola Trybunału Konstytucyjnego znowu w przyszłości być powinna. W tym momencie oddaję głos trzeciemu naszemu uczestnikowi, panu prezesowi Jerzemu Stępniowi, który był sędzią Trybunału Konstytucyjnego w latach 1999-2008, kierował jego pracami jako prezes Trybunału w latach 2006-2008. Pan prezes jest dla nas też w Senacie gościem szczególnym, bo z tą izbą jest niezwykle mocno związany. W latach 89-93 był senatorem Rzeczypospolitej Polskiej, przewodniczącym Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, także członkiem Komisji Konstytucyjnej Senatu, a w latach 91-93 Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.
Cieszę się, miałem z panem prezesem możliwość wspólnej pracy w rządzie premiera Jerzego Buzka, gdzie był współtwórcą, jednym ze współtwórców reformy samorządu terytorialnego. A teraz szczególnie uważnie jesteśmy zainteresowani głosem pana prezesa Jerzego Stępnia w kontekście oczywiście dyskusji o znaczeniu i obecnej roli Trybunału Konstytucyjnego i oczywiście o pańskich uwagach co do ewentualnie przyszłości i tych wniosków, które powinniśmy mieć na uwadze. Pan prezes Jerzy Stępień, bardzo proszę. Panie prezesie, nie ma pan włączonego mikrofonu, bo widzimy, że pan mówi, ale nie słyszymy. A czy teraz mnie słychać? Doskonale. Dziękuję bardzo za zaproszenie i przypomnienie przez pana przewodniczącego moich wcześniejszych działań w sferze publicznej, ale chciałbym swoje wystąpienie, mam jeszcze taką prośbę, bo mam taki pogłos tego, co ja mówię, natychmiast do mnie to wraca. Czy to zapytam nasze służby techniczne, czy możemy to sobie z tym poradzić, bo my jesteśmy w komfortowej sytuacji, bo słyszymy doskonale, ale tak, rozumiem, natomiast... że to utrudnia zabieranie głosu. Mam tu ze strony naszych techników sygnalizację, że nie za bardzo mogą coś z tym zrobić, za jednym wyjątkiem. Słyszymy na tyle dobrze, że można troszkę zmniejszyć głośność na mikrofonie, z którego pan prezes korzysta. No, czy może teraz jest lepiej? Czy państwo super, słyszymy doskonale. Doskonale. To ten pogłos się rzeczywiście jakoś... No. Więc jeszcze raz chciałbym bardzo podziękować panu przewodniczącemu za przypomnienie mojej działalności publicznej, ale chciałbym swoje wystąpienie począć od tego fragmentu w moim życiu, które właśnie zadecydowało o całej jego przyszłości. Mianowicie to jest czas Solidarności. Tak się złożyło, że byłem delegatem na pierwszy Krajowy Zjazd Solidarności, który podjął bardzo historyczną uchwałę programową, która określała kierunki rozwoju w przyszłości naszego państwa w sytuacji, kiedy te warunki będą bardziej sprzyjające niż były wtedy w 1981 roku. I zapamiętałem z tej uchwały programowej takie trzy punkty dla mnie bardzo istotne. Mianowicie wtedy właśnie postulowano wprowadzenie sądownictwa konstytucyjnego. Ugryzłem się w język, rozpoczynając zdanie od części wyrazu przywrócenie, bo przecież sądownictwa konstytucyjnego w Polsce nigdy nie było. Więc postulat był wprowadzenia sądownictwa konstytucyjnego bez przesądzenia, czy to ma być Trybunał właśnie jako odrębny organ, czy może jako część Sądu Najwyższego. Druga tego rodzaju instytucja ważna z punktu widzenia przyszłego porządku prawnego to był Rzecznik Praw Obywatelskich. A trzecia, samorząd terytorialny. Ja czuję się do dzisiaj zobowiązany do tego, żeby stać niejako na straży tych treści pierwszego zjazdu Solidarności, tej pierwszej Solidarności, która odegrała historyczną rolę. I nie ulega najmniejszej wątpliwości, że wtedy ten kierunek był absolutnie akceptowany przez zdecydowaną większość społeczeństwa i rzeczywiście po 1989 roku zaczął być realizowany. I w związku z tym chciałbym teraz powiedzieć parę słów o idei sądownictwa konstytucyjnego, która nam przyświecała i która jakby umacniała się w trakcie budowania sądu konstytucyjnego. Jak wiadomo, Europa przespała właściwie z tego punktu widzenia XIX wiek. To pierwsi Amerykanie i to nie od razu po wprowadzeniu konstytucji, tylko dopiero po kilkudziesięciu latach funkcjonowania konstytucji amerykańskiej doszli do wniosku, że konstytucja nie może być przestrzegana, jeśli na jej straży nie będzie stał odpowiedni organ, który będzie właśnie pełnił funkcję tego kontrolera konstytucyjnego. I taka rola została Sądowi Najwyższemu nie tyle przypisana, co ona została wypracowana przez praktykę sądową
Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jeszcze raz podkreślę, Europa spała przez cały XIX wiek i musiała się rozpaść właściwie w wyniku I wojny światowej, żeby zaczęto myśleć, jakie są przyczyny tego rozkładu. No właśnie jedno z pierwszych osób, które pierwszych postaci, wielkich postaci, każdy prawnik o nim słyszał, był Kelsen, twórca konstytucji austriackiej, a także koncepcji kontynentalnej, podkreślam, kontynentalnej koncepcji sądownictwa konstytucyjnego, bo jak wiadomo, nasze prawo na kontynencie jest tworzone przez parlamenty, inaczej niż w systemie anglosaskim, w związku z tym model sądownictwa konstytucyjnego musi być oczywiście dostosowany do specyfiki systemu prawnego, jaki funkcjonuje w danym państwie, w danym kręgu kultury prawnej. My jesteśmy tutaj w tym systemie kontynentalnym, a nie w systemie common law i systemie precedensowym, co ma olbrzymie znaczenie dla usytuowania sądownictwa konstytucyjnego. Otóż Hans Kelsen w takim dziełku z lat 30. notabene był sam także sędzią konstytucyjnym, co prawda tylko jedną kadencję, napisał takie wiekopomne moim zdaniem zdanie, że dopóki w państwie nie istnieje niezależny organ, podkreślam, niezależny, który jest w stanie skutecznie uchylić akt ustawodawczy z powodu właśnie niezgodności z konstytucją, tak długo konstytucja pozostaje zbiorem pobożnych życzeń. Jeśli coś jest zbiorem pobożnych życzeń, no to oczywiście nie jest konstytucją rozumianą jako akt prawny, który działa, prawda? Nam chodziło oczywiście po 1989 roku o tworzenie takiego porządku konstytucyjnego, który działa, gdzie konstytucja nie jest ozdobnikiem, którym możemy się pochwalić, prawda, że my jesteśmy państwem cywilizowanym, ale że konstytucja jest aktem prawnym i działa wprost, bezpośrednio. I to właśnie było coś tak bardzo mocno deklarowane od samego początku prac nad konstytucją. Od 1989 roku się przecież one rozpoczęły już formalnie. Otóż jeśli przypomnimy sobie to zdanie właśnie Kelsena, no to bardzo wyraźnie widać, że atak na sąd konstytucyjny, na ten organ niezależny, który jest w stanie skutecznie uchylić ustawę samodzielnie, niezależnie, jest atakiem na konstytucję. Czyli jednym słowem, atak na Trybunał Konstytucyjny, zlikwidowanie Trybunału Konstytucyjnego czy znaczące ograniczenie jego pozycji, jego roli, jego zadań oznacza zawieszenie konstytucji na kołku. I to się, proszę państwa, w Polsce stało. Po to właśnie zaatakowano Trybunał Konstytucyjny, po to, żeby, można powiedzieć, konstytucja nas w gruncie rzeczy nie obowiązuje, mamy ją, prawda? Będziemy się nią posługiwali wtedy, kiedy będzie to dla nas wygodne. Nawet będziemy głosili, że jesteśmy wielkimi, że tak powiem, zwolennikami ścisłego przestrzegania konstytucji, ale w razie czego zawsze możemy tę konstytucję odłożyć, posłużyć się właśnie zależnym organem, który orzeknie tak, jak sobie to wyobrażamy, prawda? I to właśnie mamy taką sytuację w Polsce. To nie jest oczywiście tylko moje zdanie. W nauce zostało wypowiedzianych kilka na ten temat ważnych konstatacji. No na przykład profesor Hubert Izdebski, niezwykle ceniony zarówno profesor prawa, jak i praktyk, w słynnym artykule opublikowanym w Państwie i Prawie chyba w 2017 roku, podzielił systemy prawne na trzy takie kategorie. Pierwsza część to są te państwa, które przestrzegają konstytucjonalizmu, tak? Konstytucji. To jest, konstytucjonalizm jest rzeczą najważniejszą, rozumiany jako zbiór pewnych właśnie zasad, niemal odwiecznych, a w każdym bądź razie budowanych przez całe wieki, po to, żeby osiągnąć pewien poziom standardu życia w państwie prawa.
Druga kategoria państw, gdzie się mniej przywiązuje wagę do samej konstytucji, ale przywiązuje się olbrzymią wagę do poszanowania porządku ustawodawczego i robi się wszystko, żeby ustawy były, że tak powiem, na najwyższym poziomie, w odpowiedniej procedurze, żeby tutaj wszystko było zapięte na ostatni guzik. I ten system profesor Hubert Izdebski nazywa systemem legicentryzmu, prawda? Że nacisk jest postawiony nie tyle na konstytucjonalizm, ale na ustawy. I trzecia rzecz, to są państwa, które wyrażają się taką arogancją prawną, pewnym nihilizmem prawną. Tak to zdefiniował profesor Izdebski. Jak popatrzymy, w jaki sposób jest traktowana nas konstytucja, która moim zdaniem została obwieszona dawno na kołku, prawda? Jak zobaczymy, jak jest uchwalane prawo, w tej chwili ten proces legislacyjny, to nie ma najmniejszej wątpliwości, że właśnie trzeba będzie zaliczyć państwo polskie, Rzeczpospolitą, do państw, w którym jest nihilizm prawa. Powiedzmy sobie to szczerze, tak to właśnie jest. Zresztą rządzący także poprzez swoją politykę wskazywania kandydatur do Trybunału Konstytucyjnego w ostatnim czasie starają się jakby przekonać społeczeństwo. Tutaj dwie, szczególnie, że tak powiem, kandydatury nie pozostawiają żadnej wątpliwości. Nie będę ich wymieniał nazwisk, bo i tak wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. One mają za zadanie właśnie pokazać, że to jest taka instytucja, która się nie liczy absolutnie w naszym porządku prawnym. My tutaj decydujemy o tym, jak ma wyglądać w ogóle funkcjonowanie państwa. Rządzimy poprzez ustawy, które są narzędziem naszego rządzenia, a nie dopełniamy systemu prawa poprzez tworzenie nowych konstytucyjnych ustaw, prawda? To tak z mojego punktu widzenia to wygląda. Co więcej, mnie się to oczywiście w głowie nie mieściło przez cały okres od tego 89 roku do 2015, że tak można z sądownictwem konstytucyjnym postępować, ale okazuje się, że moja wyobraźnia ciągle jest jeszcze na bardzo niskim poziomie, no bo w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z atakiem na traktaty europejskie, a także na Europejską Konwencję Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, czyli taką Biblię prawną kontynentu europejskiego, zbudowanego w gruncie rzeczy już od 49-50 roku właśnie na zasadach Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Jeśli my dzisiaj odważamy się na atak na traktaty europejskie, ale przede wszystkim na Europejską Konwencję, to znaczy, że my się chcemy, że tak powiem, z tego świata, cywilizacji zachodniej, wypisać w ogóle. A? Możemy inne rzeczy opowiadać, widząc, jaka jest postawa społeczeństwa, prawda, które jest przecież bardzo prounijne, ale w gruncie rzeczy te wszystkie działania zmierzają do tego, żeby Polska została wyeliminowana z tego porządku prawnego cywilizacji zachodniej, cywilizacji europejskiej. I musimy sobie z tego zdawać sprawę. Czas jest rzeczywiście w tej chwili bardzo trudny. Pandemia, wojna, tutaj była mowa już w poprzednich wypowiedziach moich szanownych poprzedników, ale w takich czasach właśnie rodzi się pokusa, żeby także w ogóle te zasady prawne zawiesić na kołku, bo przecież najważniejsza jest skuteczność działań. I wiemy doskonale jako prawnicy, ale uważam, że także jako obywatele, że to jest myślenie absolutnie bezpodstawne, bo właśnie w czasach kryzysu, w czasach trudnych, tym bardziej powinniśmy być przywiązani do podstawowych zasad, które tworzą naszą rzeczywistość, w jakiej chcemy funkcjonować, w jakiej chcemy żyć. Stąd moim zdaniem, cieszę się, że właśnie kiedyś byłem senatorem, taka rola dzisiaj Senatu obecnego, właśnie jako strażnika tych podstawowych zasad,
także i kiedyś, prawda, podmiotu dialogu z Trybunałem Konstytucyjnym. Przecież pamiętam doskonale czasy, kiedy Trybunał Konstytucyjny zwracał uwagę na konieczność prowadzenia pewnych rozwiązań legislacyjnych wymagających właśnie tego z powodu skutków orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. I doskonale pamiętam też rolę pana, panie senatorze, przewodniczący, kierującego takim zespołem, którego zadanie było właśnie przygotowywanie projektów legislacyjnych, które były wykonywaniem wyroków Trybunału Konstytucyjnego. No, to jest naprawdę rola historyczna. Cieszę się, że mogę ją dzisiaj przypomnieć, ale tak właśnie powinna wyglądać zasada współdziałania, o której mowa w preambule Konstytucji, która to zasada współdziałania przenika właściwie cały nasz porządek konstytucyjny, prawda? Organy państwa nie działają w jakiejś próżni, prawda, w jakimś kosmosie, nie mając ze sobą żadnych kontaktów, prawda? Właśnie rzecz polega na tym, żeby te organy, mając własną opisaną konstytucyjnie pozycję i niezależność, potrafiły ze sobą współdziałać dla dobra wspólnego. No, z tego punktu widzenia właśnie brak tutaj takiej chęci zaprezentowania przez Trybunał szerokiej opinii publicznej dorobku orzeczniczego, brak obecności prezesa Trybunału na posiedzeniach komisji parlamentarnych czy na posiedzeniu Sejmu czy Senatu. No, w moim pojęciu po prostu niewyobrażalne, jest też symptomem tego bardzo złego czasu, który mam nadzieję, że przeminie. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję panu prezesowi. Dziękuję za to optymistyczne zakończenie, że wszyscy mamy nadzieję, wierzymy w to, że ten trudny czas przeminie. Dziękuję za tą uwagę niezwykle dla nas ważną. O niej musimy pamiętać, że w czasach kryzysu, w takich czasach jak obecnie trudnych, mamy określoną sytuację oczywiście za wschodnią granicą, rodzi się taka pokusa zawieszania zasad na kołku, a my tutaj w sposób szczególny w parlamencie musimy także być strażnikiem tego, żeby ta pokusa skuteczności nie odbywała się gwałtem nad zasadami. Szanowni państwo, otwieram dyskusję. Jesteśmy w drugiej godzinie naszej dyskusji. Będę prosił też oczywiście o dosyć konkluzywne wypowiedzi, a na końcu o upoważnienie mnie ze strony komisji, żeby w związku z tą sytuacją, która dzisiaj miała miejsce na komisji, jednak przedstawić ją na konwencie i oczywiście tam już przedyskutować, jakie wyciągnąć wnioski. Pani senator Hibner, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, dla mnie ważne jest, jeżeli jakaś instytucja działa zgodnie z prawem. Mamy wielokrotne przykłady, kiedy sami sędziowie zwracają uwagę, że na przykład Trybunał powinien rozstrzygać sprawę w pełnym składzie, a okazuje się, że nie dokonał tego. Tak jakby było tylko wybiórczo tam wskazani, którzy sędziowie mają decydować o poprawności legislacyjnej i na przykład podejmować decyzje. Następna sprawa, która bardzo niepokoi, to jest to, że uczestniczyli też w procedurze, która bezpośrednio też ich dotyczyła, osoby, które były wcześniej posłami. Byli posłami, reprezentowali Sejm, jako posłowie przedstawiali to zdanie z punktu politycznego, po czym są sędziami i uczestniczą w procesie na przykład rozstrzygania w tych sprawach. Jest to naruszenie proceduralne, bo te osoby powinny być wyłączone w takim momencie. Istnieje podejrzenie o to, że te osoby nie były bezstronne. I jest to, że tak powiem, przekroczenie pewnych norm, które obowiązują sędziów w szczególności, o bezstronności.
Jeszcze jedna rzecz, która została tu zwrócona uwagę, tu nawet właśnie w tym sprawozdaniu podkreślana, że bardzo często jest przekroczenie ustawowego terminu. Co to znaczy? To znaczy co, że Trybunał Konstytucyjny jest ponad prawem? Jeszcze jedna sprawa, na którą chciałabym zwrócić uwagę, że Trybunał wypowiadał się w sprawie na przykład Sądu Najwyższego, chociaż nie ma uprawnień i przedstawił wyroki, które nie powinny w ogóle podlegać, ponieważ jest tutaj rozdzielność i niezależność działalności sądów powszechnych. Dlaczego, pytam się, na czyje polecenie to było robione? Bo tego się nie da wyjaśnić w sposób taki, że raptownie sobie Trybunał Konstytucyjny sam ustala, że będzie ten wyrok Sądu Najwyższego o nim decydował, a inny nie, albo o sąd powszechny. Nie. To wydaje mi się, że tutaj rola Trybunału Konstytucyjnego znów weszła w nie swoje uprawnienia. Także wielokrotnie, tak samo na przykład nie były po orzeczeniu, nie były wydawane w czasie po tym orzeczeniu uzasadnienia. To też powoduje, że te uzasadnienia często okazało się, że były tylko w części ujmowane odnośnie tego orzeczenia albo w ogóle ograniczone. Podczas rozpoznawania spraw, jak tutaj jest podkreślane, dochodziło do istotnych naruszeń proceduralnych, gdzie na przykład nie dopuszczano Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie zostały na przykład właśnie te osoby, które zostały powołane, a wcześniej reprezentowały Sejm, czyli polityczne stanowisko. Proszę Państwa, dla mnie właśnie nieobecność w tej chwili pani Przyłębskiej i ani jakiejś osoby przez nią wskazanej, która by mogła reprezentować i obronić te wszystkie rzeczy, jest po prostu lekceważeniem Senatu i nie tylko. Także bardzo dziękuję. Ja tylko zwróciłam na parę rzeczy uwagę, ale jak Państwo przeczytacie sobie tutaj, to jest znacznie więcej uchybień samego Trybunału, który mówi, że stoi na stanowisku orzecznictwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Absolutnie się mija to z prawdą. Dziękuję. Dziękuję. Pani senator Magdalena Koch. Bardzo serdecznie chciałam podziękować panom sędziom za tę naprawdę ucztę duchową dla mnie. Cały czas się uczymy i myślę, że takie spotkania utwierdzają nas w przekonaniu, że poszanowanie prawa to jest gwarancja dobrego działania państwa i dobrych relacji między ludźmi. Proste zasady, wcale nieskomplikowane, których przestrzeganie gwarantuje nam bycie wspólnotą. Tak uważam. I przypomnienie tych zasad, przypomnienie takich prostych prawd, że pozór nie może zastąpić prawdziwej funkcji, że autorytetem nie można, że można inaczej. Funkcję, którą powinniśmy darzyć autorytetem, tej funkcji autorytet może zniszczyć niewłaściwie dobrany na tę funkcję człowiek. Że wszystko zależy od ludzi i od prawdziwego, a nie pozornego działania. W sferze prawa poszanowanie tego prawa, taki prawdziwy dla niego szacunek, rozumiejący nie tylko literę, ale ducha, którego to prawo za sobą niesie, to są rzeczy, których w Senacie, w ogóle jako parlamentarzyści, jako obywatele, powinniśmy, tych zasad powinniśmy się trzymać i to naprawdę wiele rzeczy w naszym wspólnym i wspólnym życiu obywatelskim wiele by uprościło, złe słowo, szukam właściwego, które nam pozwoliło właściwie realizować się i być przekonanym, że działamy dla dobra swojego i dla dobra naszej ojczyzny. Wcale nie przepraszam za duże słowa, bo też o dużych rzeczach dzisiaj, o strasznie ważnych rzeczach mówimy. Więc jeśli mówimy o nieprzestrzeganiu konstytucji przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to właściwie o czym mamy mówić w państwie? Jak mamy mieć szacunek do tych instytucji, skoro one same
czyli ludzie, którzy je tworzą, nie przestrzegają prawa. I że to jest alarm tak naprawdę, bicie we wszystkie dzwony, że czas z tym skończyć i nie wolno udawać, że wszystko jest w porządku wtedy, kiedy w porządku nie jest. Ja często wtedy, kiedy przychodzą do nas przedstawiciele, a to Kancelarii Senatu, a to Kancelarii Pana Prezydenta, a to ministrowie, pytam z propozycjami zmian w prawie, szczególnie tego w tych prawach, które dotyczą kodeksów, pytam, kto, jakie autorytety prawne pomagały im te przepisy pisać. I zawsze wtedy otrzymuję odpowiedź, że własnymi siłami. Że to prawnicy Kancelarii Pana Prezydenta, że to prawnicy Ministerstwa Sprawiedliwości, że to są właściwe siły, ponieważ te właściwe, w cudzysłów je biorę, siły nie chcą uznania autorytetów, bo moim zdaniem wiedzą, że każdy autorytet prawny powiedziałby im, to jest zła droga. Tędy nie wolno chodzić. Czy to się bierze ze złej woli, czy z niewiedzy, czy z nieuctwa, z czegokolwiek by się nie brało, dobrze ojczyźnie nie służy. I uważam, że stanie i przypomnienie nam przez panów sędziów, jak ważna jest w tym rola Senatu i senatorów, to jest nauka i zobowiązanie, które powinniśmy podjąć, a za przypomnienie tych powinności ja serdecznie dziękuję. Dziękuję. Pan senator Wadim Tyszkiewicz. Panie Przewodniczący, Panowie Sędziowie, Szanowni Senatorowie. Ja się przyłączam do tych podziękowań za tą ucztą duchową, ale niestety ona jest bardzo smutna. Konkluzja z dzisiejszego spotkania jest bardzo, bardzo smutna. Można dojść do wniosku, czy w zasadzie już doszliśmy do tego wniosku, że Polska już nie jest państwem prawa, że dzisiaj bliżej nam do standardów moskiewskich niż do standardów europejskich. Ten walec niestety jedzie. Ja bym chciał, żebyśmy kiedyś spróbowali odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle jest wyjście z tej matni, w której się znaleźliśmy. I bardzo krótko chciałbym jak gdyby podsumować to dzisiejsze spotkanie. Tak jak powiedziałem, ja uważam, że już w państwie demokratycznym my nie żyjemy. To już jest zupełnie jakiś inny system, w którym konstytucja jest wykorzystywana instrumentalnie. I polityk, jakim jest Jarosław Kaczyński, marzył kiedyś chyba o zmianie konstytucji. Tylko żeby zmienić konstytucję, trzeba większość konstytucyjną. I dzisiaj Jarosław Kaczyński zmienia konstytucję, oczywiście w cudzysłowie, wykorzystując Trybunał Konstytucyjny jako narzędzie do łamania konstytucji istniejącej i wprowadzania zmian bezprawnie, tak? Bo Trybunał Konstytucyjny, jeszcze raz powtórzę z całą mocą, dzisiaj jest narzędziem w rękach Jarosława Kaczyńskiego do łamania konstytucji i do wprowadzania zasad, które mają nic wspólnego, nie mają nic wspólnego z demokracją i porządkiem prawnym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy listę zapisanych głosów spośród senatorów. Ja bym jeszcze umożliwił w takich parominutowych podsumowaniach, jeżeli chcą z tego skorzystać, panów prezesów. Od razu zapytam czy komisję, czy upoważnią jako przewodniczącego do wystąpienia do marszałka Senatu o wprowadzeniu tego punktu na porządek plenarny posiedzenia. To będzie oczywiście decyzja marszałka, ale jeżeli by taka decyzja zapadła, będę prosił pana marszałka o możliwość zaproszenia panów prezesów, będąc niezwykle zbudowany tym, jak ważne uwagi państwo nam przekazujecie, żeby w tej dyskusji mogli po prostu uczestniczyć wszyscy senatorowie i szerzej opinia plenarna, bo to jest związane z formalnym wprowadzeniem takiego punktu na posiedzenie plenarne. Panowie prezesi, czy pan prezes Rzepliński chce jeszcze podsumować? Bardzo proszę. Tu, dobrze. Jeszcze raz, panie marszałku, szanowni państwo, proszę pozwolić mi, że skorzystam z takiej unikalnej okoliczności i przekażę pozdrowienia Nestorowi Polskiego Trybunału Konstytucyjnego i porządku konstytucyjnego w wolnej Polsce, panu profesorowi kilku profesorów mam tutaj na myśli.
którzy uciekło mi to nazwisko. Zaraz sobie przypomnę. To, co chciałem powiedzieć, to, że także w świetle tego, co powiedzieli moi poprzednicy na urzędzie prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Chodziło mi oczywiście o profesora Kazimierza Działochę, który ma niemalże już 100 lat i był autorem pierwszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 czerwca 1986 roku, w którym Trybunał ku zaskoczeniu ówcześnie rządzących orzekł o niekonstytucyjności przepisów, które zostały zaskarżone przez Wojewódzką Radę Narodową we Wrocławiu. Chodziło o różnego typu procedury uwłaszczania się na majątku miasta. Ten wyrok i sposób jego przygotowania, ogłoszenia, ale również wykonania, ponieważ wyrok był niekorzystny dla władzy i stanowił, że w Polsce obowiązuje hierarchia norm prawnych i rozporządzenie Rady Ministrów o tyle jest źródłem prawa, o ile mieści się w tym, na co ustawodawca zezwolił prawodawcy wydającemu rozporządzenie. To był ku zaskoczeniu wszystkich historyczny wyrok pokazujący, że rządy prawa opierają się również na hierarchii norm prawnych. I profesor Działocha, jeden z współtwórców naszej Konstytucji, wiele w tym kierunku zrobił, stąd moja potrzeba pozdrowienia go z tej okazji. To, co jest istotne, to wydaje mi się, że praktycznie rzecz biorąc wysechł do dna dialog sądów. Potrzeba byłoby wiele teraz pracy, aby tego się nie da dekretować, tego się nie da ogłosić. To się staje na przestrzeni kolejnych dekad przyrastania orzecznictwa. Jako rzecz zupełnie naturalna. Dialog oczywiście oznacza również spory. Spory, które są prowadzone z dobrą wolą, z wolą kształtowania państwa prawa, państwa prawnego, trójpodziału władzy. Problemem u nas jest to, że w swoich wyrokach, którymi zaskakuje nas Trybunał Konstytucyjny, jest to, że Trybunał straszy Sąd Europejski. Myślę, że po stronie sądów europejskich jest wciąż sporo tolerancji dla swoistych ekscesów orzecznictwa naszego Trybunału Konstytucyjnego, ale sam fakt, że takie praktyki zostały uruchomione w ciągu ostatnich kilku lat, jest także zagrożeniem dla europejskiego porządku prawnego. Oficjalne wypowiedzi pełne niechęci, a nawet pogardy dla i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale również niestety orzecznictwo są groźne dla nas wszystkich. Nie wiem, czy jedno, czy dwa pokolenia będą potrzebne, oby czasy temu sprzyjały, żeby to pobojowisko
zostało, zazieleniło się i żeby i był dialog i zrozumienie i traktowanie jako oczywistej kwestii, że wyroki sądów się wykonuje. Boję się również, że jeżeli sprawy będą szły w tym kierunku jak obecnie, to się okaże, że w Polsce nie ma obywateli, którzy boją się władzy powiedzieć nie. A jeżeli ktoś, czy to jest jednostka, czy to jest grupa obywateli, która boi się powiedzieć nie i przedstawić swoją propozycję, publicznie pokazać swój interes, do debaty oczywiście, to oznacza śmierć demokracji. A Rzeczpospolita, jak mówi Konstytucja, jest demokratycznym państwem prawnym. A tej demokracji nie ma, jeżeli w ogóle dochodzi do tego, że ktoś się boi, a myślę, że takich, którzy się obawiają z różnych przyczyn. Ta historia choćby z tą pocztą, żenująca zupełnie, naprawdę jest mi jako obywatelowi tak przykro, że władza tak może potraktować obywatela, tak z buta, tak z góry, tak nieludzko. To będzie siało to, że będą się inni bali powiedzieć nie, aż wreszcie znajdziemy się na tym pobojowisku, jak w Charkowie czy w innych miastach ukraińskich, gdzie tylko gruzy są i wszystko zostało zniszczone. Boję się również, i musimy to brać pod uwagę, że Polska będzie jedynie terytorium buforowym, sanitarnym, oddzielającym cywilizację od dzikich pól wschodu. Między wschodnią a zachodnią naszą granicą jest mniej więcej 600 kilometrów i to jest 600 kilometrów takiego terytorium sanitarnego oddzielającym zachód od wschodu. Czy obecnej władzy, także Trybunałowi Konstytucyjnemu, naprawdę na tym zależy, żebyśmy sami się sprowadzili do takiej roli terytorium buforowego? Skąd bierze się nasze społeczeństwo, które nie widzi tej dewastacji państwa poprzez wypalanie jego instytucji? Trudno powiedzieć. I co na koniec, to jest pytanie, jak mamy ukształtować organ, który wydał już dziesiątki orzeczeń, zawsze z naruszeniem procedury. Procedury narzuconej w tej ustawie, nie ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, bo przyjętej poza wszelkim trybem. Ale nawet w ramach tego, co się nazywa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, to zostało przyjętych szereg takich dziwnych politycznych decyzji, które demontują nasze społeczeństwo, które mają łatać dziury spowodowane przez rządzących polityków. I taki Trybunał w końcu komu jest wtedy potrzebny? Czy tylko kilku osobom rządzącym? Czy może zostanie ni stąd, ni zowąd, bo również w tej sytuacji takiego tworzenia, niszczenia i zmieniania instytucji konstytucyjnych ci, którzy w Trybunale Konstytucyjnym
w tej chwili orzekają. No, ciągle możemy liczyć na to, że się że zrozumieją, że prawo i jego postanowienia przyjęte w demokratyczny sposób powinny służyć każdemu obywatelowi, a nie tylko izolującej się i nie ukrywającej swojej pogardy dla inaczej myślących, jak to pokazał niedawno w obliczu przewodniczącej Komisji Europejskiej premier naszego rządu. Też dla mnie to było bardzo, bardzo dziwne. Po co on to mówi i w tych okolicznościach, i po co tak naprawdę obraża własny naród w obliczu ważnego funkcjonariusza Unii Europejskiej? A zrobił to. To jest też wypalanie ładu instytucjonalnego i to musimy brać pod uwagę, kiedy myślimy o organie, który ma kapitalne znaczenie dla całości, jest zbornikiem instytucji, czyli Trybunał Konstytucyjny. Co się z tobą stało, Trybunale Konstytucyjnym? Dziękuję bardzo. Ostatnie dwa głosy też przepraszam, że proszę już o takie krótkie, bo my plenarne posiedzenie Senatu zaczynamy, za to bardzo się cieszę, że będziemy mogli wrócić do tej dyskusji na posiedzeniu plenarnym. Bardzo proszę. Całe życie byłem prawnikiem, czyli no specjalistą od detali, od szczegółów, od kazuistyki. Proszę Państwa, no rzeczywiście larum grają w tej chwili ojczyźnie i nadzieja na utrzymanie porządku przywrócenia jest w przestrzeganiu prawa na czele z konstytucją, która jest tym zwornikiem, ma całościowo wizję i społeczeństwa, i całościowo wizję funkcjonowania instytucji państwa. Natomiast niebezpieczeństwo ogromne to jest to, że mamy regres, to znaczy od demokracji, demokratycznego państwa prawnego, który mówi konstytucja, ale i wcześniej po 1989 roku w wyniku małej konstytucji zmian, no idziemy w kierunku autorytaryzmu, nie powiem ostrzej, że jest niebezpieczeństwo jeszcze, to już może za mocne słowo, totalitaryzmu, czyli regres. Nie jak działo się w poprzednim ustroju, który jednak niezależnie od wahnień zmierzał w kierunku demokratyzacji wielu zjawisk, mówię jako człowiek mający 78 lat, z różnymi potknięciami. W tej chwili mamy niczym nieuzasadniony regres cofania się. No i hasłowo, takie stare hasło prawników, które było uznawane przez nich, prawo niechaj zawsze prawo znaczy, no jest takie niby tautologia, ale chyba bardzo mądra, co znaczy prawo to wiemy, bo historia nauki prawa i jurysprudencji to są tysiące lat, a sprawiedliwość, sprawiedliwość. No i jeszcze jedne, że to, co dzisiaj podkreślali państwo senatorowie, także, że o wszystkim decydują ludzie. I chcę powiedzieć, jako też jednym z cieleń Belfer Uniwersytecki, że mamy w Polsce bardzo zdolnych ludzi we wszystkich dziedzinach, tylko nasza w tej chwili trudność polega na tym, że nie umiemy ich zachęcić i wyłonić do pełnienia no, tych ważnych funkcji w poszczególnych dziedzinach życia. Tych wartościowych ludzi, tak, tych ludzi, którzy no, są przygotowani fachowo, wykazali się w życiu swoją przydatnością, mają zasługi, no i prezentują, o czym pan prezes Rzepliński mówił, no pewną postawę, no taką etyczną, czyli odwagę, prawda? Skoro konstytucja mówi cały czas o wolności, to znaczy, że zakłada i o przyrodzonej godności człowieka, że podstawą człowieczeństwa i sprawdzianem, który wszyscy przechodzimy w dobrych czasach i złych, jest właśnie postawa etyczna, czy etyka, zasługi, fachowość. To powinna być podstawą do awansowania ludzi, między innymi powoływania na funkcję w ogóle sędziów, którzy mają wymierzać sprawiedliwość, a zwłaszcza już sędziów Trybunału. Jak to sprawdzić? No bardzo trudno, prawda, w tym skomplikowanym świecie, ale debata publiczna nad kandydaturami, prawda, nikt nie musi być świętym Franciszkiem, ale że spełnia te wymogi, że będzie człowiekiem, który zna się na prawie, na kulturze prawniczej, wykazał to w swoim życiorysie,
niezależnie czy długim, no i jest człowiekiem odważnym, co też etycznym, który potrafi powiedzieć nie, nawet nie tylko kiedy ktoś mu coś każe, ale kiedy nawet opinia publiczna wywiera presję, nie zawsze przemyślano. Czy ten sędzia Herkules, tak jak mówił Dworkin, jeden innych, jako ideał, ale życie zakłada, że powinniśmy mieć pewne ideały, pewne inne. Tak jak i senator Herkules, prawda, który strzeże zgodnie z tradycją, prawda, no, tej Rzeczypospolitej, która znalazła się w niebezpiecznym zakręcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i ostatni głos pana prezesa Stępnia. Panie prezesie, bardzo proszę. Mikrofon jest wyłączony. Tak, teraz chyba jest dobrze. Tak jest. Więc taką anegdotką chciałbym zakończyć, która się zdarzyła właśnie w czasie pierwszej rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie była istotna kwestia niedziałania prawa wstecz, zasady niedziałania prawa wstecz. I jeden z sędziów zapytał biegłą w tej sprawie, panią wtedy młodziutką docent Wrączkowską Jaśkiewicz, która po latach zostanie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, skąd wiemy, że w naszym porządku konstytucyjnym jest zasada niedziałania prawa wstecz, ona nie została przecież zapisana. Na to właśnie pani Wrączkowska mówi, no ale da się już z nią wyczytać ze statutu Wiślicko-Piotrowskiej Kazimierza Wielkiego. I to właśnie anegdotką, która no, daje nam taką wiarę, że tradycja Rzeczpospolitej przezwycięży ten kryzys obecny. Chciałbym właśnie zakończyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Z waszych słów daje się wyczytać troskę o instytucję, której pracami kierowaliście. Za tą troskę dziękuję. Już zapraszam, bo będę kierował pismo do marszałka z wnioskiem o wprowadzenie tego punktu na posiedzenie plenarne. Już panów prezesów, jeżeli taka będzie decyzja, oczywiście konwentu zapraszam. Zapraszam na to posiedzenie wszystkim paniom, panom senatorom, a w sposób szczególny naszym gościom. Bardzo dziękuję za dzisiejsze uczestnictwo. I za dyskusja już była zamknięta. Dziękuję. Zamykam posiedzenie.